Hej, witam was, z tej strony ja, Zgod, a oto mój drugi mecz gracze kontra gracze, żywi gracze kontra żywi gracze w grze pod tytułem Paragon. W ten weekend, nie wiem kiedy wyśle w sumie ten filmik, najprawdopodobniej jakoś w tygodniu, w poniedziałek, wtorek, więc w ten weekend ostatni, który był, była darmowa, otwarta, niestety dla tych, co się tylko zapisali. Ona była otwarta, ale ci, którzy się nie zdążyli zapisać, z tego co mi wiadomo, po tym jak została już w życie wprowadzona beta, nie mogą już grać. Szkoda strasznie, bo bym pograł sobie z Halawanderem, z kimś ogarniętym, ponieważ to jest mój drugi mecz. W pierwszym mi szło umiarkowanie. Ta gra nie jest tak skomplikowana, jak mi się wydawało, że jest, bo jak oglądałem na YouTubie kiedyś, ja się interesowałem bardzo szczególnie z powodu tą grą się interesowałem szczególnie z powodu pięknej grafiki. Grafika jest niesamowicie piękna. Szczegóły postaci są po prostu wysokiej jakości. No, MOBA w takiej grafice to po prostu uważałem, że no niesamowite. Po tym jak zagrałem, dwa ogromne minusy. Napisałem na Twitterze, że strasznie mnie ugryzło. Największy minus to jest brak muzyki. I drugi tuż po tym, brak kwestii wypowiadanych przez postacie. To jest taki duży dla mnie minus. Gra po prostu wydaje się czasami przez to nudna. Nie, że się mało dzieje, bo bardzo często się dużo dzieje, walki, trzeba myśleć taktycznie, to jest naprawdę porządna gra, ale brak muzyki i wszystkie postacie... O, przepraszam. I to, że wszystkie postacie są nieme, strasznie bardzo... No, nie wiem jak to powiedzieć, ale okropnie czasami nuży, jeżeli siedzisz na linii, bo czasami nie ma innego wyboru. Siedzisz na linii i po prostu walczysz z creepami i tutaj będziecie... Ja wyciąłem parę, bo ten mecz trwał naprawdę długo, godzinę. I mi naprawdę bardzo ładnie szło. I jak już mówiłem, ja nie znałem za bardzo... Tu są parę mechanik, które pokażę. Zresztą powycinałem ten filmik, żeby nie trwał oczywiście godziny, no bo to byłaby męczarnia dla was do oglądania. W każdej mobie trzeba po prostu czasami stać na linii, zbierać doświadczenie, pchać linię, prawda, niszczyć wieże, to jest normalne. Jednak ten brak muzyki i w ogóle te nieme postacie po prostu nużą bardziej. No, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo akcja czasami jest naprawdę wolna i musi być wolna. Pokazywałem, nie wiem czy to w tym momencie, bardzo fajny jest tutaj celownik jest tutaj bardzo fajny dla postaci, szczególnie na odległość walczących na odległość, ja nie wiem czemu, jak Yoda zaczynam mówić, ponieważ na biało jest pusty celownik, gdy nie trafisz w przeciwnika, i robi się czerwony, gdy jesteś pewien. Znaczy, robi się czerwony, gdy jest pewne, że uderzysz przeciwnika. To naprawdę bardzo fajnie pomaga. Oczywiście trzeba też balansować, na przykład ja tutaj gram postacią, która rzuca mołotowem. I ten mołotow oczywiście ma swój dystans do przybycia, zanim uderzy. To nie jest instant hit, nie uderzy od razu, to nie jest strzał ze strzelby, czy z pistoletu, czy właśnie magia, jak tutaj używa kolega też, który musi przecież kierować tą magią, prawda? Że kolega, no, kolej ze mną na linii, który dał, on grał w porządku. Trzeba to taktycznie myśleć. Moja postać, nie pamiętam jak się nazywa, szczerze mówiąc, to jest drugi mecz jaki grałem. Bardzo mi się spodobała, bo ja lubię takie goblinowate, takie do pomyślunku, takie taktyczne postacie, ja bardzo lubię. Gazol jest moją ulubioną postacią w Heroes of the Storm. Dlatego jak zobaczyłem tę postać, od razu pomyślałem sobie: o, on mi przypomina połączenie Gazola i Batridera w Dota 2, więc od razu pokochałem tę postać. Moja umiejętność Q stawia wieżyczkę, tak jak Gazol. Umiejętność E wypluwa zwierzątko, na którym się jeździ dinozaurek, ten plamę oleju, którą możemy podpalić. To mi bardzo właśnie przypomniało Batridera. Lewym przyciskiem myszy rzucamy mołotowem, prawym przyciskiem myszy uderza nasz zwierzaczek ogonem parę razy w ziemię i zostawia plamę oleju. A ultimate pijemy trochę mołotowa, zionimy ogniem i po pewnym czasie zadawania dużych obrażeń, no niestety na krótki dystans, odpychamy bardzo mocno naszych przeciwników stojących przed nami w takim stożku. I to chciałem pokazać, że są tutaj creepy, jest tutaj dżunglowanie, które naprawdę bardzo pomaga. Zobaczycie na pewno parę razy, że będę chodzić do dżungli, będę zdobywać poziom dzięki temu. Tu chciałem też pokazać, tak wygląda sprint. Szybkie przemieszczanie się zostało tu moim zdaniem bardzo ładnie przedstawione. Musisz bardzo uważać, żeby nie zostać złapanym podczas szybkiego przemieszczania się, ponieważ
Po pierwsze, zanim to jest jak w Heroes of the Storm wsiadanie na swojego wierzchowca, że klikasz przycisk, tutaj to jest Shift, żeby szybciej się przemieszczać, czekasz chwilę i dopiero wtedy możesz się szybciej przemieszczać. Każda użycie umiejętności lub zaatakowanie anuluje szybkie przemieszczanie się, to właśnie widzicie również, właśnie to właśnie o to chodzi. Te właśnie smugi niebieskie pokazują, że w tym momencie i zbliżenie ekranu do mojej postaci, że szybciej się poruszam. Tu znów poszedłem na obóz, żeby zdobyć więcej doświadczenia i żeby mój kolega z linii, żeby zdobył sam doświadczenie i ja zdobędę tutaj sam doświadczenie. To nie jest specjalna żadna taktyka, to jest powrót do bazy, też chciałem pokazać, no normalnie B klikając wracasz do bazy. Ale może skończę o sprincie, bo się znowu zagaduję. Tutaj tego, chciałem, o to jest przejście, bo siedziałem w bazie i to było, i wróciłem na linię i siedzieliśmy na tej linii, naprawdę nużyło mi się strasznie, walczyliśmy na linii, odpychamy ich, oni odpychają nas, niszczymy creepy, oni niszczą creepy, wracają pod wieżyczkę, my wracamy pod wieżyczkę, trochę ich podszarpaliśmy, ale to było strasznie nudne, szczególnie mówię, z braku muzyki i wszystkie postacie nie wymawiają żadnej kwestii, nic, rzucając umiejętności, naprawdę po prostu w tym momencie mi się zwyczajnie nudziło. Ale wracając do tego sprintu, jeżeli sprintujemy, jeżeli poruszamy się szybciej i zostaniemy uderzeni, nie jestem pewien czy zestunowani, ale na pewno zostaniemy zrutowani, zostaniemy zakorzenieni, że tak powiem, dosłownie przetłumaczę, w jednym miejscu. Tego pana prawie zabiłem. Zostaniemy w jednym miejscu, uziemieni zostaniemy w jednym miejscu. To jest bardzo fajny pomysł, żeby nie myśleć sobie, dobra, szybko będę przechodzić, będę sobie biegać kiedy chcę. Prawda? I że to nie jest tak jak Heroes of the Storm, że oberwę i spadnę z konia, ale tego, jakoś wykaraskam, ponieważ nie ma jakichś większych konsekwencji tego, że ja postanowiłem w tym momencie przemieszczać się szybciej. Nie, tutaj trzeba myśleć bardziej taktycznie, ponieważ jeżeli oberwiesz szybciej się przemieszczając, zostajesz unieruchomiony i jesteś bardzo łatwym celem do zabicia. Naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo taktyczny. Ta gra w ogóle jest bardzo taktyczna. Używanie umiejętności, szczególnie moją postacią, jest dość właśnie skomplikowane. Znaczy, to jest skomplikowane, to nie jest aż tak skomplikowane, no. Plamy oleju trzeba podpalać, żeby zadawać większe obrażenia przeciwnikom. O, tutaj stawiam morda. Chociaż na początku, no, w ogóle ludzie nie stosują strategii, nie bardzo chodzą się skradać, nie próbują. Tutaj pan, ten właśnie taki tutaj tank, jak widać, on raz mnie zaskoczył. O, tu było przejście. Koleś właśnie w tego, poszedł na linię, chyba się zamienić z tym panem z pistoletami, tak mi się wydaje, i mnie zaczął gonić. Drugi mag mnie zaskoczył i tutaj Halvaner mnie zapytał, dlaczego się nie odwrócę i nie będę z nimi walczyć. I poruszając się do przodu, szybciej się poruszam niż poruszając się do tyłu. I dzięki temu, że nie odwróciłem się, nie szedłem tyłem i nie rzucałem w nich mołotowami, wszedłem za wieżyczkę, dałem czas wrócić mojemu towarzyszowi na linię. Odstraszyła ich sytuacja, że wszedłem już za wieżyczkę, już mnie nie dorwą, tak? Gdy ktoś się połasił na to, żeby mnie zabić, wejść, miałby bardzo nikłe szanse mnie zabić, a większe szanse zginąć. Tu znów lecę na obóz. Znów było przejście, jak dobrze widzieć. O, właśnie to było, tu właśnie chciałem pokazać ten olej. To jest wieżyczka, która... To widzę, że one chyba przeładować muszą czasami, to jest takie A, i levelowanie polega tutaj na tym, że po prostu im więcej dostajesz poziomu... Tutaj są dwa poziomy. Poziomy kart i poziomy doświadczenia swojej postaci. Za poziomy doświadczenia swojej postaci, klikając Ctrl i wybierając tutaj po prawej, widzicie na dole, Q, E, R, lewy przycisk myszy i prawy przycisk myszy, możemy wybrać, którą z umiejętności chcemy sobie zwiększyć, ulepszyć. Dostając poziomy kart, widzicie, to jest mocy, poziomy mocy tak naprawdę. Mam ich niezużytych 3, widzicie je po lewej na dole. Możemy wybierać pasywne bądź aktywne przedmioty. Tu znów przejście zrobiłem, bo znów stałem tylko na linii, potem się wróciłem do bazy i tak dalej, no nudy niestety. Tutaj jest tak, że bierze się za te... O, właśnie tu chciałem pokazać jeszcze tą mechanikę. Można uruchomić harvester, nie wiem jak to w sumie tłumaczyć na polski, więc będę po prostu mówić harvester. Mając klucz, który mógłbym sobie kupić, ale nie kupiłem, a nie chciałem już, widzicie, w miejsce 3, nie tutaj gdzie mam warda po lewej na dole, tylko trochę w prawo, na środku, tą trójeczkę. Tutaj, to po lewej od czwórki tej takiej na biało, nie wiem jak trzeba dobrze to wyjaśnić. Mam przedmiot, który mogłem wziąć klucz, który szybciej by mógł umieścić tutaj właśnie harvester. Zbiera harvester pulę samoistnie doświadczenia i co jakiś czas można po prostu tutaj podejść
i zebrać sobie darmowe punkty doświadczenia. Niestety moi towarzysze w ogóle z niego nie korzystali, a ja bardzo musiałem latać, zabijać, zdobywać doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Wracając do kart. Karty zdobywa się grając. Im więcej grasz, im więcej zdobywasz poziomu, im lepiej grasz, dostajesz więcej kart, dostajesz paczki kart i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te karty, od piątego poziomu można robić sobie talie, deki tak zwane, i można sobie je przypisywać do konkretnych ról. Tak samo właśnie jak na przykład tank, żeby więcej życia i tak dalej. I właśnie kupowanie to jest zamienne kupowanie przedmiotów, które już w sumie zdobyłeś w swoim menu, ale w grze musisz je kupować. Tutaj właśnie kolega zabił jednego. Ja zdaje się zabiję drugiego? Tak jest, zabiłem drugiego pana. I niestety, ale niestety zniszczyli naszą wieżę, to jest bardzo, bardzo dotkliwe tutaj. Nie wiem czemu ten koleś próbował mnie zabić. Ja jak głupi użyłem tutaj, spanikowałem, bo nie wiedziałem, po prostu irracjonalność jego mnie przestraszyła. Rzucił się na mnie z tak małym życiem, więc użyłem ultimate'a, żeby mieć pewność, że go zabicie. To nie był mądry pomysł, szczerze mówiąc, no ale trudno. O czym jeszcze chciałbym tu wspomnieć? Aha, tutaj jak w Smite, widzicie, jest... jak to, Boże drogi, o, TPP, perspektywa z trzeciej osoby, o właśnie, zza pleców na naszej postaci. Ja tutaj wbiegam w nich, żeby używać swojego prawdziwego przycisku myszy właśnie, żeby uderzać tym ogonem i żeby podpalać olej, który sobie się zostawia. Wtedy szybciej ich zabijamy. I właśnie to jest bardzo fajne tutaj, że walka jest bardzo taktyczna, jak już wcześniej powiedziałem. I jak się tutaj dużo dzieje, to naprawdę adrenalina skacze i naprawdę bardzo fajnie się gra w tę grę. Plus mówię, piękna grafika jest, grafika jest po prostu niesamowita. Nie spodziewałbym się, żeby tak ładna grafika była w grze MOBA. Naprawdę piękna jest grafika. Tylko ta muzyka mnie trochę tam wiecie. Ale dobra. Na samym początku można sobie kupić oczywiście butelki many, butelki zdrowia i warda, czyli wieżyczkę. Niestety tego pana nie dorwę, on ma teleport i... Czy ja go pokonię? Chyba niepotrzebnie go pogonię. Nie powinienem go gonić samemu. Nie, nie pogonię go. Wycofam się na linię. Tak jest. A i tutaj zbiorę sobie poziom z Harvestera. Harvester jest empty i on znowu zbiera sobie. Widzicie? To jest bardzo fajny pomysł. Niestety żaden z moich towarzyszy, z tego co mi się wydaje, ani razu nie wszedł tam. Chociaż może wszedł, nie jestem pewien. Ja po prostu zwracałem uwagę bardziej na to, co się dzieje w walce swoich towarzyszy. Niestety moi towarzysze często ginęli, niestety dawali doświadczenie. Koleś, który się stał na środkowej linii, bardzo często ginął. I tego, no niestety bardzo mocno zlevelował maga przeciwnej drużyny. Postaci, z którą ja stałem na linii prawej. Ale jak mówiłem, butelki i bardzo tutaj korzystnie kupić. Nie wiem, czemu miałoby się nie kupić butelkę życia i butelkę many, skoro one są tutaj odnawialne. Butelki many i zdrowia odnawiają się po tym, jak wrócimy do bazy. Nie wiem, jak z wardem. Wardy, nie zwróciłem uwagi, czy się odnawia dopiero, jak wrócimy do bazy, czy po tym, jak minie pewien czas. Kurde, mam niewykorzystanych 6 punktów, dlaczego się nie wrócę. Tu widzicie pod trójką i szóstką. Po samej prawej te dwie pasywne umiejętności, jak mam swój poziom kart, czyli power 21, ten pomarańczowe kółeczko, to tutaj po lewej od tego pomarańczowego kółeczka są dwa pasywne przedmioty. Teraz wracam, bo many mi zbrakło. Możemy zapełnić miejsce kartą lub przedmiotem i dalej możemy innymi kartami, jak widzicie tutaj właśnie, ono na górze po lewej, możemy ulepszyć sobie, na przykład tu ulepszę sobie, bo ja zadaję... dodaje obrażenia energii, energy damage, i ulepszyłem sobie ten przedmiot, żeby on jednocześnie mając swoje jakieś benefits, swoje jakieś ulepszenia, swoje jakieś, o Boże, no on ma pewne współczynniki, które mnie ulepszają, i dodałem mu inne współczynniki, które mnie ulepszają dzięki temu, że mam, że posiadam karty. O, tu właśnie mnie widzicie, zostałem unieruchomiony, ponieważ poruszałem się na sprincie i przez to nam uciekł. Mogłem wyłączyć sprint. Znaczy, wiecie co jest głupie? Gdy włączy się sprint shiftem, potem nie można go shiftem wyłączyć. Trzeba zaatakować. To jest bardzo głupie. To jest niestety bezsensowne. Ale widzieliście, przynajmniej mieliście pokaz, bo chodzi o to mi, dlatego mówię, że jest głupie, bezsensowne, ponieważ logicznie rzecz biorąc, naciskając ten sam przycisk, który sprawił, że wsiadłem na wierzchowca, powinien logicznie rzecz biorąc, jeżeli siedzę na wierzchowcu, jeżeli go znów kliknę, to albo po pewnym czasie, albo natychmiast mnie zdjąć z tego wierzchowca. Tutaj jednak, gdy klika się znów shift,
to ten wierzchowiec, znaczy to po prostu, co ja ten wierzchowiec, to pojawia się ten, pojawia się komunikat, że niegotowa jest umiejętność. To jest harwester przeciwników, zastanawiam się, czy mogę go zabrać od przeciwników, ale nie, oni go przejęli i tyle. To był creep bardzo silny, zdaje się, on wyrzucał kartę Prime, czy Orb Prime. Jeżeli się go zabije drużynowo, z tego co słyszałem, nie zobaczyłem tego, słyszałem o tym w internecie, oglądałem filmików parę. Zdobędzie się, jeżeli się go zabije, kulę specjalną Prime i ją trzeba zabrać w konkretne miejsce. Jeżeli się ją zabierze w to konkretne miejsce i odda tę kulę w konkretne miejsce, to są pewne karty, które są od samego początku i one się uruchamiają automatycznie dla danej postaci po tym, jak się odda te... Tutaj zaryzykowałem stratę bardzo dużo życia, żeby zniszczyć tę wieżyczkę w końcu i opłacało się, szczerze mówiąc, bo nie zginąłem, a wieżyczka została zniszczona. Ale wracając, jest parę kart, które się od początku ma i przypisuje się je do postaci konkretnych, no, które najbardziej pasują do tych postaci, tak, te karty. To są też karty Prime, się nazywają też zresztą. I te karty mają naprawdę bardzo... dają bardzo dużo ułatwienia, jak to powiedzieć... ojej, no, te benefits, ciągle mi chodzi po głowie, ja nie wiem. Dają duże ulepszenia postaci, po tym jak się... ale one się uruchamiają tylko jeżeli się odda ten Orb Prime, tylko jeżeli te kule się odda. Tylko wtedy. Ale osobiście tego nigdy nie zobaczyłem, bo nigdy nie zabiliśmy. Harvester is empty. On się musiał naładować trochę, ale dobra. Czyli ktoś może zabrał jednak, a? Nie patrzyłem. Tutaj znów poleciałem na klipy. Czy o czymś jeszcze tu miałem wspomnieć może? Jest parę rodzajów kart odróżniających się. Są zielone to wzrost, growth. Czerwony rodzaj to furia, czyli fury po prostu. Czarny to korupcja, corruption. Biały to chyba był balance, czyli równowaga. I jeszcze jakiś był, kurde. Niebieski chyba był magic? Kurde, nie pamiętam. I każda z postaci ma w użyciu, może mieć w użyciu kilka konkretnych rodzaje kart. Tylko pewne rodzaje kart dają im dobre ulepszenia, że są skuteczni. I od razu muszę powiedzieć jeszcze, zapomniałem o tym na samym początku wspomnieć, że jest dość w porządku. Tu chyba było też przejście, z tego co mi się wydaje. Jest bardzo w porządku system komunikacji. Mógłby być lepszy. W Heroes of the Storm jest naprawdę świetny system komunikacji bez potrzeby komunikacji werbalnej poprzez mikrofon. To był właśnie mój ultimate. Ten pan teraz zaraz zginie. Zamiast w niego lewym piskiem rzuciłem ten. I po nim. Jeszcze podpalony był jeszcze, to pięknie zabity. Mało many. Zużyłem właśnie butelki, żeby się uzdrowić i odzyskać manę. Tutaj się zdobywa właśnie te... Poziom doświadczenia zdobywa się natychmiast, a poziom mocy... Kurde, 8 niewydanych! Jazgot, wracaj do bazy! Ten poziom mocy, poziom kart, jak ja to nazywam, on... Właśnie idę teraz na pomoc po lewo, ale chyba nie zdążę, oj, przepraszam. Poziom kart zdobywa się wyłącznie z tych kulek, które wypadają z przeciwników, których zabijamy. Tak mi się wydaje, że tylko w ten sposób. Niestety nie zdążę chyba. Tego tylko jest. No, za dużo ich tu. Jeszcze ja będę sam tutaj w tym... W tarapatach, bo zdaje się, że tu więcej przyjdzie. Tak, tak. Tutaj oczywiście próbowałem nie wchodzić w te kółko, ale nie miałem za bardzo wyboru. Jak widzicie, ja po prostu sobie uciekam. Jeszcze kolesia widzicie tam na pewno na daleko. Tu widać, że moja wieżyczka go prawie zabiła. No niestety, pecha miałem. W czterech poszli. Zdaje się, że towarzysze go zabiją. Ale nie jestem pewien. Teraz. Dużo osób narzekało. Widziałem w komentarzach na YouTubie i na stronie Paragon, że gracze narzekają, że teraz jak jest darmowa beta, wchodzi dużo osób, które w ogóle nie będą rozumieć jak grać i to będzie psuć grę. Jak widzicie tutaj, to już wcześniej było, że zagłosowała moja drużyna, żeby się poddać. Ja zagłosowałem, żeby się nie poddać. To jestem jedynym, który zagłosował, żeby się nie poddać. Bo na pewno, gdybyśmy grali razem, gdybyśmy razem się trzymali, byśmy pokonali naszych przeciwników. Tylko niestety, wydaje mi się, że w tę grę
dużo zaczęło grać osób, które zwyczajnie zobaczyły ładną grafikę, postacie ciekawe i tak dalej i tym podobne i zaczęło sobie po prostu grać, ponieważ można się zapisać i można grać za darmo w tę grę przez weekend. I nie mówię o tym, że te postacie, znaczy te osoby, nie mówię, że te osoby nie umieją grać konkretnie w Paragon. Ja odniosłem wrażenie, że te osoby po prostu nie grają w... Czego zabiję? Chyba nie. A użyłem ultimate'a, nie uciekł mi, dobrze. Tylko chyba nam ucieknie ten man. Tak, on ma dashowanie zresztą. Pewnie uciekł do dżungli. Tak. Po prostu popchnę się nie. Mam na myśli, że te osoby, z którymi grałem, niektóre przynajmniej, zwyczajnie nie bardzo wiedziały, jak grać w mobę w ogóle. To było dla mnie zadziwiające. Pokażę wam fragment, w którym będziemy walczyć z najsilniejszym przeciwnikiem najsilniejszym graczem drużyny przeciwnej. To właśnie był, pokazałem wam komunikację. W Heroes of the Storm jest świetna komunikacja, a tutaj jest przyzwoita, dość muszę powiedzieć, tak czy siak. Mam 4-0 chyba. O, właśnie ten pan, jak on się nazywa? Rups. Ten pan jest naprawdę bardzo silny. I zdecydowanie nie powinienem, znaczy wcześniej napisałem, że I'm on my way. I powinniśmy razem go zgankować, ponieważ zabicie go dałoby nam dużo doświadczenia i bardzo by osłabiło drużynę przeciwną. Nikt nie przyszedł mi na pomoc, to było przecięcie, ponieważ przez minutę byłem zabity i nic ciekawego, zupełnie nic ciekawego się nie działo. Tylko jedna z naszych towarzyszek zginęła, niestety. I właśnie tutaj znów nas gankuje, to jest ten moment, który mam, chciałem powiedzieć. Jest nas dwóch na jednego, użyłem ultimate'a, żeby do niego specjalnie podejść na wieżyczkę nawet, żeby mu zadać dużo obrażeń. Odebrałem mu połowę życia wraz z moim towarzyszem po lewej, po prawej jest nas trzech. On użył swojego ultimate'a, wyszedłem z tego koła jak najprędzej. Ustawiłem parę wieżyczek, zobaczyłem, że zabiliśmy najsilniejszego z nich. Trzeba się wycofać, kochani. Jest ich trzech, nas jest trzech, jesteśmy słabi. Nie, ten koleś został, zginął. Ten koleś próbował uciec. I chyba zdaje się, że nie uda się mu uciec. Ja tutaj próbowałem coś porobić, żeby... On, tak, bo on, widzieliście co robił? Przed tyłem, próbował ich spowolnić swoimi atakami, co jego tylko spowolniło. A ja zdołałem uciec, trzymając się na dystans. Zobaczyłem, potrafiłem zmierzyć sytuację, że nie wygramy tej bitwy i będzie bez sensu, bo jak teraz, zobaczcie, zabiliśmy ich najlepszego kolesia, ale co z tego, skoro oni dostali więcej doświadczenia, bo zabili dwie nasze osoby. Nie mogłem się wrócić, znaczy chciałem się wrócić do bazy, ale wydawało mi się, że to będzie głupie, ponieważ mogłem teraz użyć swoich butelek, nie jestem tak całkiem słaby, jestem najsilniejszy ze swojej drużyny, mam jedno zabójstwo, cztery zabójstwa, jedną asystę, jedną śmierć, tutaj czterech na jednej linii, no trzeba ich powstrzymać, sobie pomyślałem, no trzeba chociaż postraszyć moimi wieżyczkami, no, trochę ich poopalać moim olejem i mołotowem. I poczekać, aż moi towarzysze po lewej na górze popchnęli inhibitor i zaczęli pchać core, główny rdzeń przeciwników, no. To był, to był dobry pomysł, tylko że mówię, że tutaj może zaczynam się już jąkać, wybaczcie. Dwie osoby z mojej drużyny były naprawdę ogarnięte, ten mag i ta babeczka, chyba ta łuczniczka? Nie jestem pewien, ona w pewnym momencie w ogóle zacznie siedzieć na końcu, kiedy będą bić nasz rdzeń, bo uwaga, spoiler, przegramy. Ona będzie w ogóle siedzieć albo na wybieraniu kart, albo będzie AFK. Tutaj chciałem zrobić, żebyśmy zrobili wymianę 1 na 2. Zabiłem jednego kolesia, sam zginąłem, bo mnie zabił ultimate'em drugi koleś i napiszę do nich: chłopaki, jest 2 na 1, zabijcie go, zróbmy równą wymianę. Nie zwróciłem uwagi, że po lewej, na lewej linii najsilniejszy po prostu drużyny, napisałem tutaj 2v1 mid, no po prostu kopa dać, no kochani, no zabijcie go, dwóch na jednego, macie wyższy poziom, do roboty, no. Pięknie zabity. I tylko, że jest 2 na 3. Gdybym zdawał sobie sprawę, good job napisałem, znaczy wyświetliłem i nie zwróciłem uwagi, po prostu mój błąd. Tutaj znowu właśnie wołtowanie, żeby ten... Głosowanie na poddanie się? Nie, moim zdaniem była nadal szansa. No, była nadal szansa, moim zdaniem. Tutaj przejście, nadal trzech nie żyje. I patrzcie, ile creepów koleś poprowadził na swojej linii. Najpierw zabić, pomyślałem, pana gracza i teraz trzeba się zająć tymi creepami, no. Na szczęście ta postać jest bardzo dobra na crowd control i creepy. Znaczy, ona używa dobrego crowd control. Wieżyczki, olej, jeszcze ogień.
Świetnie. Naprawdę dlatego żal mi tego, że Halvander nie zapisał się wcześniej na tę betę, ponieważ razem byśmy sobie pograli i pewnie... W ogóle postacie są naprawdę interesujące. To chciałem też powiedzieć, że nie tylko, że graficznie są bardzo fajnie, szczegółowo naprawdę ładnie wyglądają, to jeszcze są naprawdę bardzo interesujące. Jest postać, która wygląda jak właśnie Mroczny Żniwiarz, coś w stylu Hadesa ze Smite'a. Naprawdę bardzo ciekawie, chodzi mi o wygląd, sam wygląd bardzo ciekawy, jest jakiś taki koleś, taki asasyn, który przypomina trochę Lokiego. O tym nie złapał właśnie ten koleś i zaczęliśmy walczyć jeden na jeden, mam 15 poziom, on ma 15 poziom, no to dajemy, nie? Pomyślałem sobie, ja po prostu stawię wieżyczki, chodź tu. Nie, on się teleportował za moje wieżyczki, ja tu się próbowałem uleczyć, zwabić go w wieżyczki. Boże, no zobaczcie, no ja bardzo mało życia, on bardzo mało życia i on jest pod nami i koleś przeleciał dalej, nie zwrócił uwagi, że przeleciał obok, w ogóle mi nie pomógł, po prostu przeleciał sobie na linię, poszedł. Po prostu nie potrafię zrozumieć właśnie niektórych graczy i to, co tu się czasami działo, to po prostu masakra. Mam nadzieję, że zmontowałem ten moment, kiedy liczyli na naszego tego Tureta. Tu nie chciałem mieć żadnych wątpliwości, że ktokolwiek z nas zginie, albo ktokolwiek z przeciwników przejdzie dalej. Nie chciałem ryzykować, że zginę, cofam się. Myślałem, że może ktoś pogoni z naszych. Ale łuczniczka, ona wystarczyłoby, żeby użyła szybszego przemieszczania się. Niestety nie udało się. No trudno. Jest taka postać jakby chomika, szopa, czy coś tam w takiej maszynie. Chętnie bym spróbował tą postacią zagrać. Na pewno zagram jeszcze paroma postaciami, cały weekend mam na to. Zaczęło się to, ta beta zaczęła się 26 maja, w czwartek. Tak wieczorem u nas w Polsce, tak pod wieczór, no. Zaczęła się. Ja niepotrzebnie rzucam. Chociaż nie, dobrze, to było dobrze pomyślane. Rzuciłem wcześniej, wiedziałem, że będą przychodzić tędy przecież klipy. Czy my go zabijemy, tego kolesia, nie jestem pewien. On naprawdę mobilny jest. Moja postać jest na umiejętności zadające obrażenia obszarowe i zabijanie, mimo że zadają dużo obrażeń. Tutaj wykorzystam właśnie szybsze przemieszczanie się, żeby go oskrzydlić. Taktycznie. Dogoniłem go, użyłem oleju, żeby go spowolnić i mój Mołotow zabiłem. Udało mi się? Udało mi się, wykorzystałem szybsze przemieszczanie się na własną korzyść i 15... A nie! Wydaje mi się, że ja już mam na maksa ulepszone. Popatrz na mnie wydanych 15 punktów mocy. Mam już najprawdopodobniej ulepszone na maksa te karty, które mam. Ponieważ ja gram starter pakiem zwyczajnie, bo jestem tutaj na drugim, zdaje się, czy tam pierwszym poziomie. A drugi poziom postaci, pierwszy poziom konta. Od razu wleciałem, chciałem zabić jak najprędzej tego kolesia. Wiedziałem, że jak wyjdziemy razem na ultimate, tak zabijemy go i potem będziemy mieli 3-2. I zwróciłem uwagę na mapę, że rany, było nas 3-1. Czterech nas tutaj było. Było nas 4. Chłopaki, czemu się wycofaliście? Właśnie to napisałem, why no ults? Napisałem po lewej, czemu nie weszliśmy na ultimate'ach? Czy ten fiolet to chyba po prostu jest mana, że tego. Widzę, że łuczniczka ma mało many, ale... Kochani, no 3-1. To moglibyśmy ich załatwić wszystkich 3. 4-3 było. Było przez chwilę 4-1. Nie, po prostu nie umiem tego pojąć. Dlaczego się wycofali w momencie, kiedy ja wszedłem na ultimate? To wtedy wchodzimy wszyscy, zabijamy. Czemu się mamy trzymać z daleka, skoro mamy przewagę liczebną? I oni nie mają wcale tak bardzo dużo wyżej poziomów. Ja mam prawie 16, ich najlepszy ma koleś. No to też 15 znaczy się. I ta łuczniczka teraz mnie trochę zdenerwowała, bo stoi w miejscu. I ona sobie wyłączyła ten. Wyłączyła szybkie przemieszczenie, żeby tu szybko podejść. Nie rozumiem czemu. Napisałem, że brońcie, cholera, no brońcie tego rdzenia. Gra wydaje się naprawdę ciekawa i bardzo przyjemna, ale
czasami przez to, przez brak muzyki, przez... o, tu pierdzieś, to jest ostatnia akta. Przez brak muzyki, to, że wszystkie postacie są nieme i to, że dużo osób... Znaczy, to już nie wina gry jest, ale dużo osób... Dobóców. Dużo osób po prostu mi się wydaje gra w tę grę, ponieważ zobaczyła sobie ładną grafikę i, ciekawe postacie i dużo się dzieje na ekranie, dużo wybuchów. To sobie po prostu pogramy, nie? I no niestety wydaje mi się, że to psuje też grę, ale to mówię, to już nie wina twórców gry, prawda? Dobrze, kochani, to koniec. Mam nadzieję, że jeszcze nagram wam parę filmików. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko!